Ale zanim przejdę do rzeczy, to się przedstawię. Nazywam się Jakub Piesio. Jestem piwowarem zawodowym i domowym. Takiego browaru, który jeszcze nie powstał, powstaje w Bólach i w grudniu gdzieś tam ruszymy. Browar się nazywa Marienstadt. Natomiast wcześniej pracowałem chyba w najgorszym browarze w Polsce, znanym jako Browar de Brazil, gdzie próbowałem zrobić dobre piwo przez rok. Raz wyszło. Raz wyszło przez ten rok, ale no, sprzęt był bardzo wymagający. A cydrem się zajmuję tak hobbystycznie, ze względu na to, że pół roku pracowałem jako przedstawiciel handlowy z cydrami angielskimi i okazało się, że cydr potrafi być tak rewelacyjny i tak fajny, w odróżnieniu od tego, co nam sprzedają duże firmy, że naprawdę no, warto się tym tematem zainteresować i dlatego razem z Przemkiem tutaj, który jest, zgadaliśmy się, coś tam staramy się robić, czy na stronie, czy jakieś degustacje prowadzić. Więcej informacji można znaleźć na blogu, czy tam napisać do Przemka, on przekaże mi informacje. Ja się tak bardziej od strony technicznej, praktycznej interesuję cydrem, czyli jak się cydr robi. Jeżeli chodzi o kwestie sensoryczne, to już bardziej właśnie Przemek. No i chciałem zacząć od tego, czym w ogóle jest cydr, tak? Bo jak ja słyszę od ludzi znajomych, że cydr to niedobry, to kwaśne i tak dalej, a oni pili w życiu jeden cydr lubelski, zasiarkowany na maksa albo Green Mill Cider, no to to jest w ogóle porażka i nie mamy o czym zacząć rozmawiać, tak? Dlatego zawsze obiecuję, że przyniosę jakąś dobrą butelkę. Według naszego polskiego prawa, no to ten cydr to jest napój o rzeczywistej zawartości alkoholu od 1 i 2 do 8,5%. Prawda jest taka, że przeciętny sok jabłkowy da nam cydr o zawartości około 6% alkoholu, 5% alkoholu. I tutaj to jest też taka fajna rzecz, która dla mnie była dużą przeszkodą, w momencie, w którym handlowałem cydrami angielskimi, że większość tych cydrów ma powyżej 4,5% alkoholu. Mając powyżej 4,5% alkoholu, kwalifikowały się tak naprawdę jako wino i sklepy piwowarskie potrzebowały pozwolenia na sprzedaż wina, żeby sprzedawać ten mój dobry cydr. Wszystkie cydry poniżej 4,5% alkoholu muszą być rozwodnione wodą. Nie da się uzyskać cydru o zawartości 4% alkoholu, nie kombinując przy procesach produkcyjnych na soku, tak? No i dalej opis, czyli powstający w wyniku fermentacji alkoholowej. Wczoraj się dowiedziałem, że takiego zapisu w Wielkiej Brytanii nie ma, czyli tam są przepisy bardzo luźne, jeżeli o to chodzi. I tutaj mamy wyszczególnione substancje słodzące, które mogą być użyte do fermentacji takiego komercyjnego cydru, tak? Dodatki. No i mamy też opis, co to jest nastrój na cydr, czyli mieszanina sporządzona przy użyciu całych lub rozdrobnionych jabłek z moszczu jabłkowego, soku jabłkowego lub zagęszczonego soku jabłkowego, czyli zakres jest też w sumie dość duży. Nas interesuje jako takich domowych, bo rozumiem, że większość jest tutaj osób, to są domowi cydrownicy. Ewentualnie, jeżeli jest ktoś, kto zawodowo robi cydr, to prosiłbym, żeby się ujawnił, to mi coś pomoże. Jest? Nie ma? To dobrze, to może wyjdę na eksperta wtedy. Ale jakby ktoś miał większą wiedzę, to śmiało, bo no ja się nie czuję ekspertem, po prostu robię to jako hobby, interesuję się tam tak bardziej hobbystycznie, tak? I ważny ten zapis w ustawie też jest o ilości tego soku jabłkowego, czyli że nie może być mniejszy niż 60%, a na litr wody musi przypadać minimum 2,5 kilo owoców, jabłek czy tam gruszek, tak? No i to jest takie dość przystępne właśnie, to znaczy przystępne, dość rygorystyczne, natomiast no to, co jest znane szeroko pod nazwą cydru na naszym rynku, to są na ogół takie produkty, które z cydrem mają mało wspólnego. To jest mój ulubieniec, który pojawił się, Grupa Żywiec wprowadziła niedawno na rynku i w składzie ma sok jabłkowy 25%, no, więc to jest coś, co cydrem w ogóle nie jest. Cydr lubelski nie podaje swojego składu na etykiecie, natomiast bardzo się chwali, że robi cydry tylko na jabłkach. Natomiast dobra, spokojnie. Prezentację robiłem na szybko, więc no.
Tak, moja znajoma pracuje w firmie, natomiast chcieliśmy się wybrać z Przemkiem do Biłgoraja czy do zakładu, w którym produkują. Nie chcieli nas puścić, czyli mają coś do ukrycia może. Natomiast no ja wierzę, że to są jabłka, rzeczywiście, że one są świeżo wyciśnięte, tylko że ich produkcja i to, jak ten cydr smakuje, to jest w dużej mierze pokłosie tego, co oni wcześniej produkowali, tak? A produkowali różne wina, które się bardzo mocno siarkowało, żeby. No i to, co powiedział też Tomek Porowski, to jest produkt, ten komercyjny przykład, produkt, to jest produkt, który się robi na szybko, który w 2 tygodnie, załóżmy, ma trafić do sklepów, ma być rozlany, czyli no, podlega jakimś tam dodatkowym obróbkom typu filtracja, mikrofiltracja czy wymrażanie, no nie wiem, różne tego typu zabiegi, tak? Na pewno cydr lubelski moim zdaniem jest dosładzany w jakiś sposób, albo jest przerywana fermentacja w pewnym momencie, no jest też dość mocno siarkowany, oni siarkują do poziomu maksymalnego dozwolonego, czyli jest chyba 200 ppm na litr soku, nie pamiętam dokładnie. No to najpewniej po prostu to dosiarkowują, żeby zabić tą fermentację. No ja bym tak się Najprawdopodobniej tak, spodziewał. natomiast no, w smaku on jest też z kolei trochę pustawy, ale to niemniej oceniasz, tak? Bo nie rozmawiamy już o takich przykładach. Nawet dobry cydr Westonsa, jak widać, jest produkowany na soku z koncentratu, ale Anglicy mają doświadczenie w robieniu cydrów trochę większe niż Polacy i potrafią nawet z koncentratu wycisnąć ciekawsze cydry niż te polskie przykłady. Zresztą najważniejsze jest to, że ten i ten producent mają łącznie chyba z 80% polskiego rynku, więc od momentu, jak rynek się rozwinął, to jest H2O, a to jest lubelski, od momentu, jak się cydr zaczął rozwijać i zdobywać rynek w Polsce, podział się zrobił trochę jak z koncernami w tym momencie piwnymi, tak? I tak to wygląda, ten podział rynku. Ale nie o tym, o jabłkach. Bo robimy cydr z jabłek, tak? Robimy cydr z jabłek, a to, co nas jako cydrowników interesuje w jabłku, to przede wszystkim cukry. A tych cukrów przede wszystkim, w tych cukrach to przede wszystkim fruktoza, glukoza. Jest tam dużo innych, ale to są już poniżej tam 5-1%, zależy od jabłka i one nas nie interesują. To są cukry fermentowane w 100%, czyli one zostaną w całości przerobione na alkohol, tak? Sorbitol to jest, ja go wyszczególniam z tych innych, dlatego że on jest bardzo ciekawym cukrolem i on ma różną zawartość. On jest niefermentowalny, ma podobno słodki smak i ma też właściwości przeczyszczające. Czyli jeżeli go będzie dużo w jabłkach, bardzo dużo jest go w gruszkach procentowo, nawet do 2% wszystkich cukrów. Dlatego Anglicy mają to swoje przysłowie, że pery wchodzi gładko, a wychodzi bardzo szybko, czy coś w tym stylu. Nie przetłumaczę tego dokładnie. No i skrobia, tak? Na wskutek dojrzewania jabłka ta skrobia jest przerabiana przez enzymy, tak jak w przypadku słodu w piwie, przez enzymy jest przerabiana po prostu na cukier. Im jabłko dojrzalsze, wręcz takie przejrzałe, tym tej skrobi mniej, tym to jabłko będzie słodsze i da nam więcej cukrów, tak? Druga rzecz, taniny, to jest, albo nie, inaczej, kwasy. Przede wszystkim kwas jabłkowy i sporo, tam ucięło mi, ale to nieważne, chinowy bodajże, cytrynowy, bursztynowy, inne, one tak średnio interesują. Natomiast zawartość kwasów też zależy od odmiany jabłka, tak? Nie tylko od odmiany jabłka, ale od samego drzewa, nasłonecznienia, roku i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, różne odmiany charakteryzują się różną kwasowością i zawartością kwasów i mają prawie w prostym przełożeniu wpływ na pH soku, który uzyskamy. A pH soku, jak będę później mówił, jest bardzo istotne dla produkcji cydru. To przełożenie jest, no nie jest takie oczywiste, że im więcej kwasu, tym niższe pH. Natomiast tak jak w książce, którą wam zaraz puszczę, żebyście sobie przejrzeli, bo to jest najlepsza książka chyba dostępna w ogóle na rynku, jeżeli chodzi o produkcję cydru. Jak stwierdza autor, w 150 przypadkach, które tam zbadał i porównywał kwasowość, czyli zawartość kwasu z pH soku, no to na 95% jest ta zgodność. Natomiast są jakieś tam odstrzały, czyli możemy być pewni, że jeżeli mamy
stosunkowo niskie pH, to mamy dużo kwasu jabłkowego, tak? Możemy, to graniczy prawie z pewnością, tak? No i trzecia rzecz, która jest w jabłkach istotna, to taniny. To jest właśnie to osuszające, goryczkowe uczucie w ustach, które nam pozostaje. Polskie jabłka tego nie mają podobno, ale angielskie jak najbardziej. No i w sumie tyle. Te taniny to jest fajna rzecz tak naprawdę w cydrach. No, w polskich cydrach tego nie doświadczymy. Tak naprawdę trzeba szukać i się skupiać na tych lepszych cydrach dostępnych za granicą, żeby to poczuć, tak? Ewentualnie no łatwo to wyczuć, jak ktoś dużo herbaty pije, tak? Tak mi się wydaje. Albo wina. No tak. W winach jest sztuczna i do tego też dojdziemy. Idealne jabłko cydrowe. Ja może puszczę tą książkę w międzyczasie, jakby ktoś chciał sobie przejrzeć. Przemek, to nie jest moja książka, tylko Przemka. Proszę nie popalcować. Ale jest naprawdę świetna. A, i tutaj jest polska książka, która wyszła miesiąc temu bodajże. Bardzo fajne. W końcu jakieś polskie opracowanie się pojawiło na ten temat. Pani autorka jest, no zajmuje się nie tylko cydrami, ale winem i jeszcze raz? Tak. Ona ma takie podejście stricte od strony wina, no ja cydrem tak od strony piwa próbuję zahaczyć, natomiast no, cydr ma więcej wspólnego z winem jednak niż z piwem, chociaż no, z piwem też dużo go łączy, tak? Teraz tak, jeżeli chodzi o to idealne cydrowe jabłko, ta książka z 200 zł chyba, z Amazona trzeba zamówić, bo w Polsce nie da się tego kupić. Idealne cydrowe jabłko ma 15% cukru, czyli te 15 BLG mniej więcej, 0,4% kwasu jabłkowego i około 0,2% tani, przynajmniej według autora. I on mówi, żeby dobierając skład naszego cydru, kierować się właśnie tymi parametrami i jak do 60% składu cydru powinny stanowić te odmiany słodkie, tak żeby zrobić taką bazę alkoholowo-słodową, to znaczy słodową, no, słodkawą do tego naszego cydru, a później wprowadzać korekty, czy odmianami bardzo kwaśnymi, czy odmianami bardzo taninowymi, czy takimi właśnie wnoszącymi jakieś ciekawe aromaty, tak? Bo są też takie jabłka, które mają specyficzny smak, tak? Tu ucięło, ale według tego podziału zawartości tanin, cukrów i kwasów dzielimy jabłka na cztery kategorie, przynajmniej tak dzielą Anglicy i tak się przyjęło też w Polsce, że dzieli się jabłka na odmiany słodkie, słodko-gorzkie, gorzkie i kwaśno-gorzkie. Kwaśne i kwaśno-gorzkie, o tak. Coś mi ucina tutaj. A nie, no może być, okej. Okay. I to jest to, ta tabelka, która jest w tej książce pani Agnieszki, dostępna. Polskie odmiany, to znaczy dostępne polskie odmiany, mają mniej więcej taką charakterystykę, tylko nie można się tym sugerować, wybierając odmiany jabłek w 100%. Dlaczego? Dlatego, że u sąsiada ta sama odmiana Antonówki da nam 11 BLG, a u drugiego sąsiada niekoniecznie, bo jest inna gleba, inne nasłonecznienie, inne drzewa, na przykład 5 lat różnicy. Co jeszcze może wpływać? No, masa jest wpływu na te czynniki, tak? My w tamtym roku sięgaliśmy po Antonówkę, jeżeli chodzi o zbiorowy zakup jabłek i tłoczenia soku. Zrobiliśmy taką akcję, że tam z 10 osób z mazowieckiego oddziału terenowego PSPD wytłoczyliśmy ten sok wspólnie, każdy przefermentował ten sok i rzeczywiście ta Antonówka dała dużą kwasowość, bo to jest dwa razy więcej niż ten próg podawany na poprzednim slajdzie i bardzo mało tanin. Taninowość była prawie niewyczuwalna, tak? No, niemniej jest to bardzo ciekawe jabłko. Ja miałem, mierząc ekstrakt, miałem coś koło 11 BLG. Więc dużo więcej niż tutaj. No i mamy dalej jabłka, które są dość ciekawe. Szara Neneta, którą chcieliśmy kupić w tym roku.
prawie się zbliża do ideału. Niestety no, jest bardzo ciężko dostępna. Mam nadzieję, że się uda kupić. Natomiast no, są problemy, żeby ją kupić w dobrej cenie, tak? W dużej ilości, która nas interesuje. No i jeżeli sięgać po jabłka polskie, no to przede wszystkim, to was nie interesuje, to trzeba sięgać po, unikać tych jabłek deserowych właśnie, unikać porażonych pleśnią z tych spadów, które gdzieś tam leżały i tak dalej. Sięgamy po świeże jabłka, sięgamy po późne odmiany i ze starych drzew, tak? Dlatego taką furorę robią krąselka, grawsztynek, czy właśnie szara reneta, antonówka, dlatego że te odmiany są, to nie są odmiany deserowe, które mają stosunkowo, muszę się napić, przepraszam, tracę głos. Jak ktoś ma pytanie, to śmiało. Odmiany deserowe są to jabłka najczęściej ładnie wyglądające, duże, pełne wody, przez co mają najczęściej niską zawartość cukru i niską zawartość kwasu, więc one nam się wydają, że są dość słodkie, ale tak naprawdę mają zazwyczaj dość niską kwasowość, mało cukru, są wodniste, ładne, są uprawiane w sposób taki, żeby pozyskać jak największy plon. Natomiast jeśli chodzi o ekstrakt, wychodzi ekstrakt bardzo niski, bardzo mało ciekawych smaków i przez to, krótko mówiąc, tak bardzo króciutko, są gorsze na cydr. Tak się uważa. Już. Jest coś takiego, taka teoria, którą... To jest moja trochę teoria, ale im gorsze, twardsze, bardziej cierpkie, mniej interesujące, gorzkawe takie wręcz, mniej interesujące jabłko, jeśli chodzi o konsumpcję, tym jest spore prawdopodobieństwo, że da lepszy cydr. Zgadza się. I nieprowadzonych właśnie jakby wysoko wydajną metodą po to, żeby pozyskać jak największe, najładniejsze jabłka, tylko właśnie te mniejsze, twardsze, takie, dlatego też stosuje się od czasu do czasu dodatek jabłek wręcz dzikich albo tych takich, czasami bywa, że nawet rajskich jabłuszek po to, żeby w niewielkiej ilości, żeby dodać troszeczkę interesujących rzeczy. Mogę mówić. Przepraszam bardzo. Ta przerwa sukrzająca to jest właśnie to dojrzewanie, przejrzewanie jabłek. Tutaj na zdjęciu widać, zresztą sadownicy to sprawdzają w ten sposób, czy jabłko jest gotowe do zbioru, tak? Ja mam tylko jedno takie małe pytanko. Jestem mega laikiem i chciałbym się dowiedzieć, czy da się jakoś łatwo, prosto zmierzyć BLG tego soku, bo coś czytałem, że coś trzeba od... Zaraz to zrobimy. Mam balingometr przy sobie, taki malutki. Mam sok, który dzisiaj rano wycisnąłem. Zaraz możemy to sprawdzić w praktyce, tak? Super. Najłatwiej jest to zrobić refraktometrem, optycznie. Jest taki przyrząd, który kosztuje 120... Tak, wiem, ale czy on właśnie dokładnie to mierzy? Tak, dokładnie zawartość cukru w ekstrakt. Okay. Tak, super, dzięki. Przekroiłem jabłko, które dzisiaj uzyskałem. Jedno jest z Biedronki, a drugie jest z jakiegoś sklepu osiedlowego. Przepraszam bardzo za reklamę Biedronki. Adam sobie pokropił tutaj. Puśćmy, co? Tak optycznie, no, moim zdaniem ono jeszcze mogłoby poleżeć, natomiast no, to są też takie jabłka bardziej. Znaczy, to jest chyba antonówka i reneta. Zabarwienie. No im ciemniejsze zabarwienie, tym więcej skrobi, tak? Jodowy wskaźnik skrobi, czy jodyna, ona ma brunatną barwę bardziej.
I kiedy zabarwia się na czarno, to znaczy, że jest skrobia w tym jabłku, tak? Jeszcze wracając do podziału jabłek, no jest taki podział jabłek brytyjski, no i oni właśnie tak dzielą, tylko że te odmiany, które oni tu wypisują, po prostu są niedostępne w Polsce, ich nie kupimy tutaj, więc bez sensu się nad nimi skupiać, tak? Ale bardzo, bardzo ciekawe opracowanie kiedyś powstało, jak zacząłem się w ogóle interesować cydrami na SGGW. I to jest esencja z tego opracowania, czyli podział 6 odmian dostępnych, czyli Cortland, Gloucester, Daret, Yonagold, Sava, Champion. Wszystkie jabłka się nie nadają do produkcji cydru, niemniej jednak porównano ich kwasowość trzymanego cydru. Były fermentowane na dwóch szczepach drożdży, na Rieslingach jakichś i bodajże na R9 to są jakieś drożdże piwne, bliżej nieokreślone. Wnioski były takie, że Ida Red najbardziej się nadaje, Champion się nie nadaje, nic odkrywczego, i że dają lepsze efekty drożdże winne. Dlaczego dają lepsze efekty? To jest też oczywiste, bo drożdże winne są lepiej przystosowane, te szczepy, do fermentacji w takich warunkach niż drożdże piwne. Drożdże piwne potrzebują dużo więcej składników odżywczych, są przystosowane do temperatury, no temperatura jest podobna w sumie, ale pH jest niższe z kolei soku jabłkowego, bo właśnie ta granica 3,1-3,8, tak? Jak widać, Champion miał 3,8, przepraszam za wersję, ale to jest skan, więc... Champion miał 3,8 pH, czyli już z tej górnej granicy. Podobno przy tej granicy trzeba już uważać i obniżać to pH. Taką fajną rzeczą też jest, że która obrazuje tutaj, że po leżakowaniu porównano kwasowość tych cydrów i jak widać, tutaj X-ami było pH zaznaczone, ono dość, w przypadku niektórych, dość mocno spada. Te słupki to jest kwasowość ogólna, no i tak jak widać w Cortlandzie z 5,5 na przykład spadła do 4,3 tak na oko, tak? Więc im ten cydr dłużej wyleżakuje, tym jego kwasowość się zmniejszy, ustabilizuje, tak? To też jest dość istotne dla produkcji cydru. Miałem przywieźć jakieś sprzęty do uzyskiwania soku, a uznałem, że to bez sensu. Dlatego ten obraz z tego, jak się to robi w kwaśnym jabłku. Przede wszystkim się mieli to jabłko po umyciu, już po dojrzewaniu i tak dalej, a później uzyskuje sok, tak? I co dalej? Co dalej? Teraz projektujemy ten cydr. Musimy określić, jak on ma smakować, co my chcemy uzyskać tak naprawdę. To jest tak jak z projektowaniem piwa, tylko że no wiadomo, różnice mogą być trochę bardziej dyskretne. Natomiast niemniej są i my jako producent czy wytwórca cydru mamy duży wpływ na to, jak on będzie smakować. Pierwszą taką podstawową metodą, naturalną metodą jest uzyskiwanie cydrów czy soków z różnych odmian jabłek i mieszanie ich, czy właśnie już gotowych cydrów, czy soków, smakowanie. Anglicy bodajże robią tak, że tłoczą, czy zalecają tak, że trzeba tłoczyć z każdej odmiany, a później robić blendy, które najlepiej smakują i takie blendy fermentować. No natomiast są też inne metody na modyfikację tych parametrów, o których wcześniej wspomniałem. Jeżeli chodzi o Belgię, o ekstrakt cukru, tak? Najprostszą metodą dosypać cukru. Cukier nam nic nie wniesie, oprócz alkoholu i ewentualnie bimbrowych nut, jeżeli będzie fermentowany w wysokich temperaturach. To znamy z piwowarstwa, nie polecam, ale robi się to do takiej granicy 36 gram na litr, tak? To jest chyba 3 BLG, 3,5, tak? Że do tej granicy nie ma dużego, znaczącego wpływu na smak. Możemy wprowadzać inne cukry, jeżeli chcemy otrzymywać cydr słodki, bo często mnie ktoś pyta o to, dlaczego jest kwaśny. Kwaśny jest dlatego, że odfermentowuje do zera, bo tam nie ma właśnie tych cukrów, jak w przypadku piwa, nie zostają żadne. Więc można je wprowadzić, niereferentowane cukry, takie jak ksylitol, laktoza, ekstrakt ze stewii naturalny. Można samemu sobie stewię zerwać, zaparzyć ekstrakt, dodać do cydru.
zobaczyć, jak to będzie smakować, czy w ogóle jakieś słodziki typu aspartam wprowadzić i tak dalej. Dowolność jest duża. Co kraj, to obyczaj. Nikt nikomu nie zabroni tego robić, tak? Eksperymentować. Po to się robi, żeby uzyskiwać różne smaki. Do cavingu przejdziemy później. A Przemek tutaj, ten, który tutaj siedzi, zrobił pasteryzację refermentowanego cukru, refermentowanego cydru, czyli przerwał po prostu fermentację w butelkach, podgrzewając butelki do tam 65 stopni, tak? Niebezpieczeństwo jest takie, że jeżeli się przerwiemy za późno, to powstaną nam granaty po prostu. Albo się nie przerwie, bo pasteryzacja. Przy pasteryzacji sprawa wygląda tak, że musimy do butelki, czyli do tego cydru, który jest w butelce, dostarczyć odpowiednią ilość jednostek pasteryzacyjnych. Czyli ta odpowiednia ilość dla drożdży, załóżmy, wynosi 20 jednostek pasteryzacji, a 20 jednostek pasteryzacji to jest 20 minut w temperaturze 62 stopnie. Albo 1,5 minuty w temperaturze 70 stopni. W butelce temperatury nie zmierzymy, bo nie ma jak. Więc trzeba się, no może nie tyle organoleptycznie, ale na ogół się dochodzi, są maszyny do mierzenia jednostek pasteryzacji. Natomiast no, eksperymentalnie myślę, że w domu jesteśmy w stanie to zrobić. Natomiast sama pasteryzacja nie pozostaje obojętna dla smaku cydru, więc ja bym jej unikał jednak. Znaczy, tych drożdży będzie mało, bo tych drożdży będzie mało mimo wszystko w tej butelce, więc ja bym autolizy się nie bał, bo dekantujemy oczywiście, klarujemy cytr, tak? Staramy się, żeby był klarowny. Jeżeli chodzi o modyfikację taninowości, to co wspomniał kolega, dodawanie tanin do win. Tania sprawa, 2 zł za 100 gram bodajże. Dużo się tego nie dodaje, można próbować, tak? Natomiast trzeba z tym ostrożnie. No i w tej książce pani nie polecała, ale tak robią Anglicy, tak? Czyli zaparzają mocną herbatę i dodają łyżeczkę na litr cydru. Myślę, że ciekawy pomysł. Zresztą no, są piwa z Earl Grey'em, tak? Więc czemu nie robić z Earl Grey'em cydru, tak? No i jeżeli chodzi o kwasy, czyli to, co jest najczęściej na świeczniku, że ludzie mówią, że cydr jest za kwaśny, tak? Jeżeli mamy zbyt wysokie pH, to trzeba pamiętać, to jest niebezpieczne dla naszego cydru, bo bakterie, mimo że mają chyba 1 mikron, tak? Drożdże mają coś koło 6 mikronów, czyli są dużo większe. I dosypujemy ich na ogół do cydru, tak, że mają przewagę nad bakteriami. Natomiast no, w środowisku, w którym powyżej 3,8 pH, one się będą rozwijać bardzo szybko. Dlatego lepiej dokwasić czy kwasem jabłkowym. Nie wiem jak z cytrynowym, on jest bardzo wyczuwalny. Mlekowy jest łagodny, znany w piwowarstwie, tak, do jakiegoś stopnia się dodaje. Też nie można z nim przesadzać, ale on jest łagodniejszy na pewno niż jabłkowy. W smaku po prostu jest odczuwalny lżej. Żeby zredukować kwasowość, można posięgnąć po taki dodatek z winiarstwa, też dość tani, 2 zł chyba za saszetkę 6-gramową. Dodaje się tego coś koło pewnie 2-3 gramy na 20 litrów i dodajemy węglan wapnia, żeby obniżyć kwasowość. Wytrącają się pewne sole, one opadają na dno, dekantujemy wtedy cydr do kolejnego zbiornika, z którego robimy rozlew, tak? Jest fermentacja bakteriami mlekowymi, o której za chwilę. Też fajna metoda. Cydr Ignaców w tym roku chyba po nią sięgnął. Na końcowym. Chociaż można i wcześniej, bo to też w przypadku cavingu też można dodać na samym początku. Ale o cavingu i dlatego, że to są bardzo ciekawe takie modyfikacje związane z cydrem. To za chwilę. Można rozrzedzać wodą, żeby obniżyć kwasowość, tak? Podstawić do wzoru po prostu, że na litr cydru o takim pH przypada 0,2 litra wody o takim pH, dano tam to taki roztwór o takim pH, tak? Natomiast też nie zostanie to obojętnie na smak cydru.
Myślę, że będzie bardziej pustawy w smaku. Tak mi się wydaje. I tak wyczytałem. I tak jak wspomniałem wcześniej, leżakowanie. Leżakowanie obniżyło pH cydrów niektórych aż o 1 pH, tak? To się podwyższyło. Obniżyło kwasowość, o tak. Więc to też jest metoda. Częstym takim błędem jest to, że sięga się po ten cydr za wcześnie. Cydr musi poleżakować, im dłużej wyleżakuje, chociaż no, są dobre kwaśne cydry, które się pije na świeżo, to, no, to nie jest też błąd w sumie. Ale jeżeli ktoś chce taki wyleżakowany, fajny cydr uzyskać, który nie jest kwaśny, który może dać znajomym i nie będą z wykrzywieniem na twarzy po prostu go pić, no to dobrze jest go wyleżakować. No. Ja rozlewam swój po 3 miesiącach leżakowania na cichej, po miesiącu fermentacji mniej więcej, przez miesiąc nie ruszam tego, później po 3 miesiącach na cichej, czyli coś koło stycznia zlewam do butelek i w kwietniu otwieram. Caving. A może zanim do cavingu, to może chcecie spróbować tych soków, tak? Z tej renety. Ej, chcecie? Tak? Ktoś poleje? Możemy sprawdzić też, ile BLG ma rzeczywiście ta reneta. Są przechowywane przez cały rok w chłodniach pod... To jest szara reneta. Tak, no w atmosferze ochronnej, czyli tam z podwyższoną zawartością azotu i CO2 bodajże, w niskich temperaturach, ale wtedy przerywa się dojrzewanie tego jabłka. I jeżeli ono miało jeszcze skroby w sobie, a zrywa się na ogół wcześniej takie jabłka, no to już nie będziemy mieli więcej tam. Dzisiejszy, naprawdę. Ale wydajność sokowirówki jest tragiczna. Coś koło 2,2 kg na litr idzie. No, bez sensu. Ale jak nie ma innej możliwości? Ja jak pierwszy cytr robiłem, to poszedłem na targ, kupiłem za 50 kilo jakieś najtańsze odmiany. Wytargowałem 70 groszy i wyszło mi 20 litrów niecałe. Więc soku, cydru 17. Z 50 kilo. Więc wydajność sokowirówki jest bardzo słaba. Jedyną alternatywą w domu, jak ktoś ma troszkę gotówki, to jest taka wyciskarka ślimakowa. Ona też swoje kosztuje, z 1200 zł. No to już wiemy, że też się średnio nadaje. Ale jak ktoś miałby ślimakową kupować za 1200 zł, to myślę, że już lepszym rozwiązaniem jest kupić rozdrabniarkę do owoców i praskę małą. I się można zmieścić pewnie w 600 zł, tylko że no, trzeba robić ten cydr, bo... A, no... Tak, no ja nie chciałem tutaj mówić o rodzajach prasek i tak dalej, no bo no, też nie znam się po prostu na tym i no, bez sensu, żebym mówił o czymś, no, o czym się nie, na czym nie znam, tak? No to 60% to jest bliska takiej wydajności przemysłowej, tak? No. Tak zakładamy, po prostu zamawiając w tłoczni jabłka w tym momencie. No i w jakiej cenie były? Te... O kurczę. A to zawodowcem jesteś, rozumiem. To. Możesz puścić w ogóle tak, żeby sobie każdy sam nalał, tak, ewentualnie. A to jest chyba Antonówka, tak? Tak mi się wydaje, że to była Antonówka. Teraz jak widać, że trochę te jabłka się wysuszyły, a nie, bo to są te. No to rzeczywiście, część jest trochę takich jeszcze, mogłaby polżakować, tak? Widać, że tej skrobi trochę tam było. Dobra, w międzyczasie o tym cavingu, czyli oczyszczaniu moszczu po polsku. Na czym polega ta technika? Polega na utrudnieniu pracy drożdżą, tak naprawdę. I polega na tym, że oddzielamy składniki odżywcze, które są
no w soku, tak, w nastawie na cydr od innych składników. Żeby to zrobić, dobieramy sobie specjalne jabłka, które mają dużo cukrów, dużo tanin i stosunkowo wysokie pH. Nie może, jeżeli mamy za niskie pH, dodajemy trochę właśnie węglanu wapnia wtedy. Ale też trzeba uważać, bo z tym węglanem, żeby właśnie nie zwiększyć tego pH zbyt drastycznie. Macerujemy jabłka, czyli zostawiamy zmieloną miazgę na tam 24 godziny. I dopiero wtedy uzyskujemy sok. To pozwala na uwolnienie pektyn do soku. Ewentualnie właśnie wprowadzamy jakieś sole wapnia, typu węglan wapnia, jeżeli te jabłka mają ich stosunkowo mało. Chodzi o to, że na górze utworzy nam się po 10 dniach w temperaturze 5 stopni taka charakterystyczna, nie mówię po francusku, więc nie będę mówił, taka brązowa, beżowa, beżowa piana, trochę różniąca się od tej drożdżowej na ogół. A, nie dodajemy drożdży, drożdże naturalne oczywiście. A na dole wytworzył się aniony pektynowe, czyli te pektyny właśnie razem ze składnikami odżywczymi opadną. I tutaj w tych warstwach, tak jak tutaj widać, będzie stosunkowo niewiele drożdży i stosunkowo niewiele substancji odżywczych. I dano tą, tutaj już jest, nie można tego procesu, tego etapu przegapić, bo jak przegapimy, to nam się piana złamie i nie będziemy mieli klarownego cydru. Klarownego takiego, jakiego chcieliśmy. Po prostu złamią się te pektyny i tutaj nie wiem, co z tego wyjdzie. Tutaj są trzy przykłady jakiegoś domowego cydrownika. Jeszcze przed, po i tutaj już chyba coś tam, to jest właśnie ten złamany. To jest ten w trakcie, tak? A to? Możesz rozlać. Zobaczymy, czy komuś smakuje. To jest niespodzianka. 24 godziny na ogół się trzyma. Można do 48, chociaż czytałem, że niektórzy wariują i dają. Tutaj kolega, nie wiem czy jest, nie ma. Miesiąc trzymał w ten sposób. Mam jakiś taki cydr właśnie od niego, podobno świetny. Miesiąc trzymał zmacerowane jabłka. I z tego zlał, po prostu zdekantował to, co zostało, tak? To samo sobie fermentowało na dziką. Nie wiem, co to powstało, mówi, że dobra. Wierzę na słowo. No i zlewając, po jak wytworzy nam się to, zlewamy to, co jest w środku. Bez tego, co jest na dole, bez tego, co jest na górze, zlewamy to, co jest w środku do drugiego pojemnika i to sobie dalej fermentuje spokojnie. Tam jest bardzo niewiele drożdży, bardzo niewiele substancji odżywczych. To sprawi, że ten cydr dojdzie nam jeszcze bardzo, to znaczy te drożdże niewiele nam jeszcze zjedzą i powstanie cydr półsłodki, słodki. I to jest metoda na, i w momencie, w którym staramy się mierzyć BLG cały czas, mierzyć zawartość cukrów i z doświadczenia już wiemy, do jakiej wartości najprawdopodobniej nam drożdże zajdą. Zostawiamy, jeżeli wiemy już, że zajdą jeszcze o jeden stopień plato, butelkujemy. Do szampanówek najlepiej, było najbezpieczniej. I wtedy tam się naturalnie nagazuje jeszcze, klarujemy. Znaczy klaruje, ona się naturalnie wyklaruje, tak, te drożdże opadną i mamy cydr słodki, półsłodki. Naturalna metoda do produkcji cydru słodkiego, ale dość skomplikowana i niewiele osób to robi. Na ogół tylko we Francji, jeszcze w Anglii był stosowany do niedawna. I druga metoda na obniżenie kwasowości, czyli ta fermentacja mlekowa. Odpowiedzialne są za to bakterie, lactobacillusy. One są różnie odporne na pH, to znaczy różnie pracują w różnym pH, w zależności od szczepu, bo szczepów też jest dużo. Na ogół temperaturę trzeba podnieść do 15 stopni. Zrobił to Ignaców w tamtym roku właśnie, albo w tym, nie pamiętam dokładnie. Wyszło im, że ten ich cydr jest za kwaśny, że może być nieprzyjemny dla konsumenta, więc chcieli jakoś tą kwasowość obniżyć. Sięgnęli po tą fermentację mlekową. Tak. W małej butelce. Podnieśli temperaturę, dali to przetrawić właśnie bakteriom mlekowym. Bakterie mlekowe zjadły kwas jabłkowy, pozostawiając po sobie kwas mlekowy.
I w momencie, w którym ten proces się zakończył, uzyskujemy łagodniejszy smak kwasowy, tak? Ten kwas smakowy jest bardziej po prostu dla nas odczuwalny, tak bardziej przyjemnie, tak? Mniej tak gryząco ostro jak kwas jabłkowy. Tak. Tak. No to jest zdjęcie akurat z zakażenia brzeczki piwnej. Więc tak obrazuję, jak to mniej więcej wygląda. Może się utworzyć taka błona jakaś dziwna. Nie musi, tak? Bo to one, w zależności od szczepów. Szczepów jest dużo, więc ciężko to ocenić. Wpływ na aromat, acetylaldehyd, czyli jabłko, tak? I diacetyl, czyli maślane ewentualnie posmaki. Jeżeli tego będzie dużo, no to taki będziemy mieli. No i więcej, jeszcze raz, można mieć kasę. Tak, no dokładnie. Używam ich, no bo w piwie. Ale w piwie ten kwas jest niepożądany, tak? A w cydrze mamy kwas jabłkowy mimo wszystko, które możemy złagodzić fermentacją mlekową właśnie. Na jesień, bo w jesień robimy cydrę, tak? Więc. To jest zdjęcie innego szczepu z tej grupy laktobacillusów. One tworzą takie jakieś dziwne formy. To jest też zdjęcie na piwie, tak? Ale jak ktoś coś takiego zobaczy na swoim cydrze, to też nie musi się przerażać, bo to nie znaczy, że cydr jest stracony. Może tak być, że będzie stracony, ale zawsze można coś z tym zrobić jeszcze. Więc. I to tutaj takie zdjęcie po prostu z rodzajów, no, to jest liczba szczepów laktobacillusów, tak? Więc jest ich dużo, każdy się pewnie zachowa troszkę inaczej, nie? Na końcu są źródła, ja mogę to przesłać i jak ktoś będzie chciał, i można sobie sięgnąć, tak? Do źródeł bezpośrednio. Co? A smakowała? Który najlepszy był? Pierwszy. A trzeci, nie? Rivia z Biedronki. Tak. Okej, no tak chciałem, żebyście spróbowali. No. Dobra. Częste pytanie, czy siarkować, czy nie. Jeżeli mamy wysokie pH, no to tak, no bo chcemy dać więcej szansy naszym drożdżom niż bakteriom, które są, na pewno będą w tym nastawie na cytr jakieś bakterie, na pewno będzie trochę dzikich drożdży. Jeżeli chcemy, żeby ten nastaw przejadły nam tylko szlachetne drożdże, a na ogół tak będzie, no to ubijamy co tam żyje, tak? Ubijamy do tego progu minimalnego, tak zwanego. No i tu tam wyliczyłem mniej więcej, jak to wygląda dla 20 litrów soku. O pH 3,1, 1 gram załóżmy wystarczy pirosiarcianu potasu. Pirosiarcian potasu jest dość tani, służy jako dezynfekant. Możemy dezynfekować różne narzędzia, ale też można go dodawać bezpośrednio. Pirosiarczan zawiera około 50% wolnego SO2. No i tak wyliczamy mniej więcej, ile tego pirosiarczanu dodać. Często robi się to, po prostu tworzy się roztwór i dodaje odmierzoną ilość roztworu, tak? To o siarkowaniu tyle, bo ja nie lubię siarki, reaguję, alergicznie może nie, ale wolałbym nie sięgać, natomiast no jeżeli ma być pomiędzy, jeżeli wiemy, że te jabłka były z niepewnego źródła, mogą być, nie muszą być, no to jeżeli były tłoczone w dziwnych warunkach, my nie chcemy mieć pektyn raczej w cydrze, czy w tym nastawie, ale to jakie są ilości? Pektyn jest rzędu tyle co tanin, tak? Czyli tyle co nic w tym jabłku, więc no, nie wiem, czy tego metanolu będzie po rozkładzie tyle, no myślę, że w wyniku fermentacji więcej tego metanolu powstaje niż ten, ale nie jestem chemikiem, więc trudno mi powiedzieć, tak? Ja bym dawał, tak? Tego się nie daje dużo, mam ze sobą nawet. Płynny przechowujemy w lodówce, suchy przechowujemy gdzie bądź. Nie wiem, zamówiłem z Browinu, zamówiłem akurat pod akcję naszą. Tu jest 10 ml bodajże, no to wystarczy na 100 litrów bodajże. Akcja? Przejdziemy do akcji pod koniec, dobra? A, kiedy dodawać pektoenzymy? Na początku, przed zadaniem drożdży. Alkohol niszczy pektoenzymy, więc bez sensu jest dodawać je później. Spotkałem się też z wersją, że na 3 podzielić na przykład.
Ale nie wiem, no, ja bym zadał jeszcze przed zadaniem drożdży i zaraz później drożdże. Często daje się pektoenzymy po rozdrobnieniu jabłek, żeby zwiększyć wydajność. To też jest sposób, bo zwiększa to naszą wydajność tłuczenia. Ja bym nie czekał. Tak, chyba że czekał przed tłoczeniem, po prostu dał odczekać, no nie wiem, tak żeby enzymy, no te pektoenzymy zadziałały, tak, 6-12 godzin, tak. Tutaj producent podaje tam 12 godzin, ale no, ciężko mi powiedzieć. No. Czy pasteryzować? No tak jak mówiłem wcześniej, no, bez wpływu na smak to nie będzie. Dostałem takiego maila, że chyba mój syn popełnił błąd, bo nastawił cydra, nie spasteryzował tego soku. No jak będziemy pasteryzować, no to jakiś tam wpływ na smak będzie miało. Tak jak te wielkie soki, znaczy w tych 5-litrowych, tak? One są poddane są delikatnej pasteryzacji, czyli łapią na chwilę, na tam pół minuty 72 stopnie i są chłodzone zaraz później, tak? Natomiast no, no niszczy to pewne wartości na pewno, tak? W tym naszym nastawie. Więc ja bym nie pasteryzował, na pewno nie pasteryzować nastawu, a z gotowym cydrem no to można się pokusić, tak, w zależności od tego, jeżeli zmusi nas taka sytuacja do tego. Czy dosładzać? Kto co lubi? Ja nie odpowiem, czy dosładzać, czy nie, bo to już no każdy sobie może kombinować. Czy klarować? Można klarować, można się wspierać różnymi, klaruje się na przykład tymi kurak, karuk. Karukiem, może. A, właśnie. Jest to żelatyna, no. Natomiast no, jeżeli ktoś jest wegetarianinem, no to tak średnio. A można klarować takimi środkami sztucznymi, też sztucznymi naturalnymi zasadniczo, tak? Bo to są jelita i siotra kiedyś, karuk. Natomiast no, żelatyna to wiadomo, co to jest. No nie zaszkodzi. Jeżeli mamy problem z klarownością, myślę, że można się pokusić o takie klarowanie, a jeżeli chcemy uzyskać cydr klarowny. Natomiast no, cydry w mętę też mają swój urok i są też bardzo dobre cydry takie zmętnione, zamglone, więc no, też nie ma takiej potrzeby zawsze. Tak? Zależy co chcieliśmy uzyskać i czy chcemy się porywać na to, żeby jednak wprowadzać takie dodatkowe rzeczy do naszego cydru. Tak? Jeżeli chodzi o pożywkę, no to jest ciekawy temat, bo ja o azotach nie wspomniałem wcześniej, bo to głównie o azot chodzi. Ten tak zwany DAP, difosforan, coś tam. Czy wprowadzać? No, okazuje się, że niekoniecznie, bo duża zawartość azotu w naszym soku jabłkowym spowoduje, że te drożdże przetrawią ten nastaw bardzo szybko. A na tym nam nie zależy. Zależy na tym, żeby te drożdże powoli produkowały niewiele tych ubocznych alkoholi, niewiele ubocznych składników i żeby dawały w miarę czysty profil. Poniżej 50 ppmów możemy być prawie pewni, że fermentacja nam się zatrzyma w którymś etapie i może być konieczne dodanie pożywki, więc jeżeli komuś się zatrzyma fermentacja, załóżmy na 4 BLG, to niech się zastanowi, czy nie dodać pożywki, a nie nowych drożdży na przykład, bo jak doda nowe drożdże, to też nie będzie błąd, bo w paczce z drożdżami razem też jest pożywka, więc dodając drożdże, dodajemy to, tak naprawdę też trochę nowej pożywki i dlatego one mogą wystartować. Po jakie drożdże sięgać i czy dodawać? No jeżeli mamy jabłka z własnego sadu i chcemy się bawić, to ja bym się pokusił o niedodawanie drożdży i robienie na dzikusach po prostu, które gdzieś tam w tym sadzie są, tak? Ale jeżeli kupujemy te jabłka, no to dla pewności, żeby uzyskać jakiś przyzwoity efekt i pewny efekt taki, jaki chcemy powtórzyć na przykład, no to bym sięgał po jakieś szlachetniejsze drożdże. I to też jest taki temat, że na przykład producent drożdży piwnych, Mangrove Jack robi drożdże dla cydru, ale to jest trochę tak, że to są te same drożdże, które są przeznaczone do białych win, więc to jest trochę taki chwyt marketingowy właśnie. No, rozmawialiśmy o tym wczoraj na spotkaniu właśnie na degustacji cydru, więc to jest taki trochę przerost w formie nad treścią. Myślę, że drożdże do win białych się nadadzą. Szampańskich nie polecam, na przykład jestem niezadowolony byłem z efektu drożdży szampańskich. Tak? Dziwne?
droże piwne. Skoro na SGGW doszli do wniosku, że jednak średnio się nadają, a wybrali takie odmiany, jakie wybrali do testów, to powiem szczerze, że... R9, tak? Nie wiem, no można się pokusić. Ja bym też, może musimy eksperymentować, no. Tak mi się wydaje, że ja w tym roku na pewno będę eksperymentował z piwnymi, natomiast nie spodziewam się jakiegoś szału, tak naprawdę. Trzeba też pamiętać, no, że zależy nam, żeby trochę tego kwasu jabłkowego został zredukowany, tak, żebyśmy nie mieli czystego takiego profilu kwasowego w tym cydrze, żebyśmy nie musieli sięgać właśnie po różne dodatki, kombinacje i tak dalej, żeby ten cydr był przyswojalny, chociaż no te cydry kwaśne też mają swój urok i te Sidra Natural z Hiszpanii, one są też naprawdę fajne, tak? A tak jak wszyscy teraz mówią, piwowarze, Souris i New Hopi, no to też jest w tym urok, tak? Więc dziwię się, czasami jak ktoś, jakiś znawca piwa dostaje cydr do spróbowania i mówi, ble, kwaśne, tak? A za chwilę dostaje piwo kwaśne i mówi, cudowne, tak? To jest dla mnie trochę śmieszne. Mi to nie podpasowało, tak? Ale wiem, że ktoś tam polecał kiedyś, więc to też nie jest... Tak? Ale właśnie rzecz w tym, że producenci nie podają konkretnych szczepów często też, więc... Więc co, ja mogę, wiesz, być zadowolony z tego, że używam tych drożdży i że one są super, a tu mogą być szampańskie, więc... Ale pamiętam, że kupowałem jakieś takie stricte szampańskie, no i to było, wyszło mi trochę siary, wyszło, ale to były początki, więc tam mogło być trochę takie... No nie wiem, ja do nich nie wrócę z takiej przezorności, nie chcę tych 20 litrów stracić, załóżmy, tak? Znaczy stracić, też byśmy wypili, ale to wiadomo czego... No właśnie. Po inne owoce, bo często też się spotykam z takimi dyskusjami, czy to jeszcze jest cydr, czy z mirabelek i tak dalej. No, jakieś mieszaniny myślę, że wchodzą w grę, często się tak kombinuje. Mniej się kombinuje na pewno niż w przypadku piwa w tym momencie kraftowego, bo też rynek jest trochę mniejszy. Natomiast no, myślę, że duże pole do manewru, tak samo z dodatkiem chmielu tutaj jest, że nikt nie kombinował tak naprawdę na większą skalę dodatku chmielu. Przynajmniej ja nie miałem okazji próbować, tak, do cydru. Wiadomo, że cydru się w żaden sposób nie gotuje, więc na goryczkę się raczej nie wprowadza tych alfa kwasów. Zresztą mieszanie kwasów z goryczką w takim stopniu, myślę, nie mi się jakoś nie łączy to smakowo. Tak, no właśnie to mi się wydaje, że to ale na aromat. No właśnie... Też tak myślałem, żeby właśnie jakieś amerykańskie albo nowozelandzkie odmiany. No, producenci zalecają różne, tak? Ja bym nawet się pokusił o lagerowe temperatury, czyli takie 12-10 stopni, ale mówi się, że optimum to jest 15-18. Im niższa, tym drożdże będą pracować w tych niższych temperaturach, tylko będą pracować wolniej, tak? Więc to nie jest jakieś, jeżeli mamy czas, a na ogół się nam nie śpieszy, to myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Tak. No. Acetobakteria, czyli octowe, mniej więcej tak to wygląda. To teraz chwilę o zakażeniach. To czego staramy się unikać, nie? Ja taką błonę znalazłem w tamtym roku i się obawiałem, że to jest to, ale zabutelkowałem. I nie było octu, więc chyba, że po prostu po tym, jak zabutelkowałem, to zrobiło swoje, w sensie środowisko beztlenowe powstało i tak dalej, no nie wiem, ale ciężko powiedzieć. No, na oko ciężko nam określić, co to rzeczywiście jest, tak? Natomiast mniej więcej tak wygląda. Taka delikatna błona się tworzy, biała na powierzchni. Brety. Czyli dzikie drożdże w 100%, bez żadnych tam szlachetnych dodatków, podobno tak wyglądają, takie zdjęcie znalazłem, a to też jest zdjęcie z piwa oczywiście, więc to trochę inaczej wygląda. Wczoraj mówił, że jak 100% bretanów fermentujemy, to może być zadziwiająco czysty profil. Może tak być, no zależy, brety to... Nie wiem, to trzeba się troszkę na bretek znać. A takie zdjęcia wyszperałem i takie zdjęcie dostałem na przykład. Co to jest? Więc
No, ciężko mi było coś poradzić, no ale wyjścia są, jakieś można znaleźć z tego właśnie, tak? Ale bardzo ładnie to wygląda. Ja bym się tego nie bał, jakoś nie przerażał, no bo wiadomo, że coś się dzieje, że drożdże już zrobiły swoje, bo zeszło do zero, taką informację dostałem. Zeszły do zera, czyli fermentacja się skończyła, natomiast coś innego zaczęło się dziać. Ja obstawiłem, że to są właśnie te wcześniej, co pokazałem, bo bardzo podobne zdjęcie. Oto. Natomiast czy to są te pedikokusy, to nie wiadomo, tak? Musielibyśmy do laboratorium wysłać próbkę, żeby zbadać. No wyjście jest proste, albo zasiarkować, albo zostawić i dać dojść do końca, zobaczyć, co z tego będzie, jeżeli będzie szło w złą stronę, czyli tam próbować próbki co jakiś czas, czy tam się nie pojawiają jakieś właśnie maślane. Jeżeli pojawią się maślane, to znaczy, że właśnie są jakieś mlekowce, to nie ma też co się bać, ale mogą pójść za daleko i pojawi się jakieś takie stęchłe mysie, zapachy. Więc może najbezpieczniej byłoby chyba jednak zasiarkować właśnie, dodać drożdży nowych po jakimś tam odstępie krótkim czasu i zabutelkować, tak? Żeby uzyskać gazowany cytr. Ale cytr nie musi być też gazowany, więc to... no i źródła, jakby ktoś potrzebował. Wspomniane przeze mnie mierzenie pH jest dość istotne, a tego nikt nie robi tak naprawdę. Takie paski, akurat one mają taki zakres dość słaby, bo mają od 0 do 5, od 0,5 do 5. Niemniej jednak jakiś obraz dają. Przemku, pomożesz mi? Zamoczysz w jakimś tam? Może w tej Rivi to niekoniecznie. Jest tutaj kawałek, a tu dużo nie potrzeba, nie? Weź, wyciągnij Rivia. Możemy sprawdzić i Rivia, tu jest Rivia. Instrukcja obsługi takiego paska jest bardzo prosta. Zanurzamy, wyciągamy, porównujemy ze skalą, która tutaj jest na tym. One kosztują 11 zł za 100 sztuk, więc myślę, że cena jest ten. Cena jest korzystna, atrakcyjna. Czyli zamaczamy tak i jak jest? No i od razu wynik jest, tak. Możesz puścić razem z tym. Byleby wróciły, bo potrzebują na sobotę. No. One mają słaby zakres, bo nas interesuje ten zakres od 2,5 tak naprawdę do 4 i fajnie by było, żeby ta barwa oddawała konkretnie, natomiast tutaj jest tak, że one są mocno zielonkawe. No pewnie są, tak? Natomiast no, w sklepach piwnych one są strasznie drogie. Myślę, że bardziej na Allegro trzeba szukać albo na jakichś innych portalach, żeby znaleźć w normalnej cenie te paski, tak? Bo tam za 10 sztuk trzeba zapłacić często 15 zł, więc... Ja bym tylko jeszcze powiedział coś o tych paskach, bo to jest bardzo niedokładna metoda, więc oczywiście daje nam jakiś obraz, ale to jest taki bardzo ogólny. Paski trzeba przechowywać w odpowiednich warunkach, one łapią lekko wilgotność, już pokazują coś innego, także za bardzo na tym nie można polegać. Lepsze są, bardziej wyspecjalizowane, ale droższe niestety metody, ale paski dają, tak jak Kuba powiedział, jakieś takie mniej więcej orientacje, gdzie mniej więcej jesteśmy, prawda? Tak, są pH-metry. Dobry pH-metr można kupić za 200-150 zł, można trafić, tylko że one też nie są do końca dokładne, bo je trzeba kalibrować, co tam miesiąc, dwa miesiące trzeba robić roztwór kalibracyjny i sprawdzać, czy dają dobry wynik, więc to jest taka metoda tania, dająca dość dużą pewność, natomiast no wiadomo, że nikt w domu nie będzie robił laboratorium i nie będziemy się tak bawić, tak? No, zasadowe jakieś takie. No. Rivia wyszła dość wysokie pH, więc no. Można by się pokusić o jakąś modyfikację tego pH, dodać. Jeszcze raz? No, Antonówka niestety. Wypiliście. Jakieś pytania? No, ja wiem, bo... Nie, ja rozumiem, natomiast no, nie chciałem się, wiadomo, że tej wiedzy jest też trochę, więc ciężko to przekazać w 50 minut w godzinę, już widzę, że mi tam krzyczą, dają znać. Natomiast no, po tym, jak uzyskamy sok, tak, czy uzyskujemy sok, jeżeli sprawdzamy pH przede wszystkim, jeżeli pH jest dość, zadajemy pekto,
i sprawdzamy pH. Jeżeli pH jest dość wysokie, obniżamy pH albo kwasem, albo innym sokiem jabłkowym o niższym pH. Zadajemy drożdże, tak po prostu. Najlepiej jest sięgnąć po szlachetne. Pożywka wedle uznania, ale biorąc pod uwagę to, co ostatnio przeczytałem, myślę, że niepotrzebna. W miarę niska temperatura. 7-10 dni i wstępnie się powinno wyklarować, tak? Czyli te drożdże powinny opaść na dół. Dekantujemy do drugiego zbiorniczka, stosunkowo mały kontakt z powietrzem, więc takie zbiorniki, które my tam mamy na końcu, na przykład zbieramy do tej akcji, one się nadają, ale ta powierzchnia kontaktu z tlenem będzie duża. To jest też ryzyko zakażenia bakteriami tlenowymi, więc najlepsze są właśnie takie baniaki, balony do wina, zalane pod korek praktycznie. Już wiadomo, że tam fermentacja nie przebiega, stosunkowo niski kontakt z tlenem i niech to sobie leżakuje. To sobie będzie leżakować w stosunkowo niskich temperaturach. Mam listopad, październik, grudzień, tak, nie zamrozi nam się to. Zresztą ma zawartość alkoholu, więc będzie zamarzać poniżej 2 stopni. I dekantujemy z nadosadu po pierwszej fermentacji, jak najbardziej, no to wspomniałem. Ignaców traci 20% soku na dekantacjach, czyli dość sporo, tak? Czyli załóżmy, że mamy sporą wydajność, to trzeba z 1,5 kilo uzyskujemy litr soku, a wychodzi nam ile cydru? 0,8, tak? Jeszcze na rozlewie pewnie tracą, więc dlatego ten cydr tyle kosztuje. No. A jeszcze akcyzę trzeba zapłacić. Więc. No i po takim leżakowaniu nie przejmujmy się tym, że ten cydr będzie klarowny, jeżeli będzie klarowny i wszystko poszło ok, jest klarowny, bo tutaj jest pora na modyfikację ewentualnie. Już wiemy, jak ten cydr smakuje, możemy sobie wziąć próbkę i tak dalej, możemy coś pokombinować. Zlewamy do butelek, tak? No, bo na pewno jeszcze jakiś osad powstanie, czyli znowu zlewamy do jakiegoś zbiornika, z którego prowadzimy rozlew. Staramy się nie napowietrzać już i tak dalej. Dodajemy trochę cukru do tam 4, zależy od butelki też, po którą sięgamy, bo te szampanówki wytrzymują do 7 barów, piwne butelki chyba do 4, więc w piwnych butelkach dajemy nie więcej niż 8 gram na litr, czyli tam 4 gramy. 3-4 gramy. To już będzie taki mocno gazowany cydr. Ja staram się unikać bez dodawania cukru. To musisz złapać, możesz dodać sok jabłkowy, a możesz w momencie, w którym, no to będzie już cięższe, bo chcesz mieć klarowny, czy nie chcesz mieć klarowny? Jak nie klarowny, to w momencie, w którym łapiesz 1,5 stopnia plato, bo to zajdzie do zera, nie? To zlewasz wtedy do butelek. Ewentualnie chłodzisz, żeby się sklarowało, zwalnia fermentacja, ale wciąż idzie i wtedy zlewasz do butelek. Już kończę. Już? Dobra, powiem, że jak pytanie to... No myślę, że tak, 1,5. Dobra, musimy kończyć, bo wchodzi następny wykład. Jakby ktoś chciał jakieś pytania zadawać, to ja tutaj jestem jeszcze, więc możemy po prostu przejść na koniec, tak, żeby nie przeszkadzać kolejnej sali.